Witam serdecznie. Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić zagadnieniu możliwości wpływania przez prawo na zmianę społeczną. Poprzedni wykład dotyczył społecznych korzeni prawa, to znaczy tego, w jaki sposób prawo kształtuje nasze codzienne międzyludzkie relacje i dlaczego możemy powiedzieć, że prawo jest w pewnym sensie tkanką społeczeństwa, określa nasze normy, w dużej mierze także nasze wartości, nasze wzajemne oczekiwania. Dlaczego możemy powiedzieć, że prawo stanowi niejako szkielet życia społecznego, który jedynie z trudem daje się kształtować zewnętrznie, a więc jako spoza społeczeństwa, którego to prawo dotyczy, z którego to prawo wyrasta. Pogląd o tym, że prawo stanowi samą strukturę społeczeństwa, charakteryzował wiele koncepcji socjologicznych. Wspominałem na ostatnim wykładzie w szczególności o twórczości Eugena Erlicha, który w swojej słynnej Reszcie socjologii, socjologii prawa, prezentował taki właśnie pogląd. Przypomnę, że odróżniał prawo prawników, czy też prawo decyzyjne, które dotyczy w szczególności norm pozwalających podejmować decyzje w sytuacji sporu, od prawa żywego, które określa nasze codzienne czy typowe sposoby postępowania, takie jak umowy, zawieranie małżeństwa, czy szereg innych norm, które nazywamy przeważnie obyczajami albo też prawem zwyczajowym. Warto zresztą zauważyć, że prawo stanowione poprzez klauzule generalne odnosi się do prawa zwyczajowego. Uznaje to, że w społeczeństwie istnieje pewna struktura oczekiwań, którą trzeba brać pod uwagę, gdy na przykład rozsądza się spory, czy bierze się pod uwagę ważność określonej umowy albo interpretuje się jej postanowienia. Innymi słowy, żywe prawo stanowi zawsze podłoże, podstawę prawa stanowionego, przynajmniej w ujęciu autorów, o których do tej pory mówiłem. U jednego z nich, Leona Petrarzyckiego, pojawia się jednak nowa idea, mianowicie idea kształtowania społeczeństwa poprzez prawo, zmiany społeczeństwa poprzez prawo. Dla Petrarzyckiego, który również uważał, że prawo to coś więcej niż prawo stanowione, a mianowicie tak zwane emocje prawne. On uważał, że właśnie emocje prawne stanowią istotę prawa, a więc pewne nasze, no, możemy to nazwać przekonaniami, chociaż Petrarzycki by się z tym nie zgodził, przekonania, że przysługują nam pewne uprawnienia związane z obowiązkami. Te uprawnienia i obowiązki powiązane ze sobą kształtują właśnie coś, co Petrarzycki nazwał emocją. Emocja to coś więcej niż przekonanie, ponieważ oznacza również pewną dyspozycję zachowaniową. Powoduje, że czujemy się skłonni do tego, aby działać w określony sposób. U Petrarzyckiego, który więc uważa, że prawo jest zakorzenione w społeczeństwie, że społeczeństwo bez prawa nie może istnieć, że prawo stanowione wcale nie stanowi istoty prawa, pojawia się wszakże idea oddziaływania poprzez prawo stanowione na społeczeństwa, na ludzkie postawy, właśnie na ludzkie emocje. Petrarzycki stara się więc pokazać, że prawo może pełnić funkcję zmiany społecznej i tym samym tworzy dość nowoczesną z perspektywy końca XIX i początku XX wieku koncepcję prawa. Te koncepcje przedstawił już w swoich wczesnych dziełach, w szczególności w bardzo obszernej, opublikowanej jeszcze w okresie pobytu w Niemczech książki pod tytułem Die Lehre vom Einkommen. W Die Lehre vom Einkommen Petrarzycki zajął swoje stanowisko w słynnym sporze niemieckich prawników, w sporze między romanistami a germanistami, tymi, którzy bliżsi byli idei, aby
Nowy niemiecki kodeks cywilny naśladował instytucje prawa rzymskiego, a tymi, którzy uważali, że powinien od tego prawa rzymskiego odejść na rzecz realizacji jako oczekiwań społeczeństwa niemieckiego, potrzeb społeczeństwa niemieckiego. Petrażycki zajął w tym sporze bardzo interesujące, powiedziałbym, wyważone stanowisko. Uważał bowiem, że nie należy tutaj dogmatycznie decydować o tym, czy prawo powinno być raczej bliższe rzymskiemu, czy bliższe germańskiemu. Uważał raczej, że aby prawo było dobrze sformułowane, należy przeprowadzić badania empiryczne, socjologiczne, dowiedzieć się tego, jakie prawo w danym społeczeństwie okazałoby się najkorzystniejsze dla rozwoju pożądanych etycznie postaw. Uważał bowiem Petrażycki, że prawo stanowione kształtuje w dużej mierze prawo intuicyjne, a więc wpływa na ludzkie emocje, na ludzkie postawy, powiedzielibyśmy dzisiaj. I ten wpływ jest niebagatelny, on zależy od jakości prawodawstwa. Stąd ukuł także Petrażycki pojęcie polityki cywilnej, a więc tworzenia prawa, które kształtuje właśnie postawy oszczędności, gospodarności, przewidywalności, zapobiegliwości. Te wszystkie postawy, które powodują, że gospodarka lepiej się rozwija, że ludzie okazują sobie więcej zaufania. Prawo, które więcej od ludzi wymaga, ale zarazem sprawia, że mogą oni na siebie wzajemnie liczyć. Prawo, które nie jest nazbyt indywidualistyczne, które nie jest nazbyt formalistyczne i które jest tworzone właśnie z wiedzą o funkcjonowaniu gospodarki, której ma dotyczyć, to prawo dużo lepsze niż takie, które kieruje się jakimiś dogmatycznymi ideałami. Problem, który postawił Petrażycki w swojej twórczości, stał się na przestrzeni XX wieku dużo bardziej widoczny. O ile bowiem jeszcze w XIX wieku można było sądzić, że prawodawcy nie mają zbyt dużego wpływu na tradycję prawną, że nie mogą je zasadniczo zmienić, że istnieje coś takiego jak duch narodu, który zasadniczo determinuje charakter prawa. O tyle w XX wieku trudno już zaprzeczyć temu, że coraz bardziej centralistyczne, coraz potężniejsze, jeśli chodzi o swoją zasobność, możliwości technologiczne państwa, za pomocą prawa kształtują społeczeństwa tych państw. Że prawo właśnie jest instrumentem zmiany społecznej. I ten problem prawa jako instrumentu zmiany społecznej zaczął być podnoszony przez socjologów prawa, niejako w opozycji do całej tematyki, którą omawiałem w zeszłym tygodniu, a więc tematyki prawa jako podstawy, bazy życia społecznego. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, co to znaczy, że prawo zmienia społeczeństwo. Czy oznacza to, że na przykład dany przepis wpływa na to, jak postępuje konkretna osoba, a więc czy tym wpływem będzie na przykład to, że znając zmiany przepisów ruchu drogowego dostosowuje się do niej i zaczynam inaczej jeździć samochodem, że po prostu coś się zmienia w zachowaniu określonej osoby? Otóż nie. Gdy mówimy o prawie jako instrumencie zmiany społecznej, to chodzi nam o zmianę społeczną w takim znaczeniu, w jakim przeważnie socjologowie tego pojęcia używają. Chodzi o zmianę w strukturze społecznej, o zmianę dotyczącą pewnych stałych relacji, stosunków społecznych, powstawanie nowych typów stosunków, powstawanie nowych typów instytucji, które zasadniczo zmieniają charakter danego społeczeństwa. Oczywiście można wyróżniać kilka poziomów takiej zmiany. Nie jest więc tak, że pomiędzy zmianą indywidualnego zachowania a zmianą społeczną nie ma żadnych stadiów pośrednich. Można wymieniać kilka typów zmiany społecznej, tak jak uczynili to Mary Joel Grossman w swoim tekście z 1971 roku, gdzie rozróżnili jakby trzy poziomy zmiany,
może ona mianowicie polegać na tym, że zmienia się odsetek określonego rodzaju zachowań w społeczeństwie, na przykład ilość zabiegów przerywania ciąży. Przy okazji chciałem zwrócić uwagę, że niekoniecznie ta zmiana na przykład musi się wiązać z tym, że prawo przerywania ciąży zakazuje. Może być tak, że na przykład ilość takich zabiegów przerywania ciąży zmniejsza się wtedy, gdy zakazu nie ma. Na ten temat dyskusja ciągle trwa, szczególnie w ostatnich dniach, ale nie będę się do tego odnosił. Chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę na ten problem. A więc pierwszy rodzaj zmiany to zmiana odsetka określonych zachowań indywidualnych. To także może być zmiana społeczna, jeśli rozpatrujemy te zachowania w makroskali. Po drugie, zmiana społeczna może polegać na tym, że społeczeństwo czy instytucje społeczne inaczej odnoszą się do jednostki. Na przykład zmiany antydyskryminacyjne mogą skutkować tym, że biali inaczej odnoszą się do ludzi innego koloru skóry, którzy stanowią mniejszość. Jest to przypadek desegregacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Chociaż i tam, jak wiadomo, zmiany w prawie, które miały sprzyjać właśnie desegregacji, zmianom stosunków rasowych, powodowały często, że dyskryminacja przenosiła się do innych sfer. A więc początkowo, jak wszyscy Państwo wiedzą, mieliśmy w Stanach Zjednoczonych niewolnictwo. Po zniesieniu niewolnictwa, po pewnym okresie rzeczywiście poprawy sytuacji czarnoskórych, pojawił się system Crowa, który polegał na tym, że nastąpiła segregacja rasowa. Czarnoskórym nie wolno było wchodzić do określonych lokali, podejmować określonych prac. Byli jakby wykluczeni z dużej części życia publicznego w USA. Po zniesieniu tego systemu segregacji pojawiły się jednak inne formy dyskryminacji, choćby takie jak powstawanie w sposób często niesformalizowany gett w miastach amerykańskich, czy też częstsze zatrzymywanie, aresztowanie i skazywanie osób czarnoskórych, co powoduje, że w ponadproporcjonalny sposób są one także poddawane karze pozbawienia wolności i w dużym stopniu są głównymi lokatorami więzień, które zresztą w Stanach Zjednoczonych są bardzo przepełnione. W niewielu krajach jest więcej więźniów w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców niż właśnie w USA. Mówię o tym dlatego, że zmiana prawa niekoniecznie musi prowadzić do zmiany społecznej w zamierzonym przez prawodawcę sensie. Prawodawca może osiągnąć jakiś skutek, ale z drugiej strony może wywołać pewne inne skutki. Dyskryminacja, na przykład, której chcemy zapobiec, może się przemieścić do innej sfery życia. Także ten drugi rodzaj zmiany społecznej, o której pisali właśnie Grossmanowie, dotyczy stosunku społeczeństwa do jednostki. Trzeci natomiast dotyczy jakby zmiany generalnych wartości społecznych, sposobu myślenia, nie wiem, postaw. Wtedy, gdy prawodawcy na przykład chcą stworzyć nowego człowieka czy nowego Polaka, prawda, zwiększyć uczucia patriotyczne, to jest niezwykle trudne. Według większości socjologów prawa tego rodzaju zmiana nie może się powieść. Znaczy nigdy nie jest to zmiana, która jest wywoływana tylko przez zmianę przepisów prawnych. Tutaj potrzeba czegoś więcej. Rzeczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie te oddziaływania państwa na społeczeństwo poprzez prawo, to musimy przede wszystkim przyjąć pewne założenia. Podstawowym założeniem jest to, że państwo jest autonomiczne wobec społeczeństwa. Jest jakby jakimś bytem na zewnątrz społeczeństwa, które może na nie oddziaływać, ale tak nigdy nie jest. Państwo jest zawsze, czy organy państwa, czy sprawujące władzę w państwie są zawsze częścią społeczeństwa. W związku z tym każde takie oddziaływanie jest przejawem istnienia właśnie jakichś wartości w społeczeństwie, które także przyjmują rządzący. Oni mogą oczywiście stanowić jakąś mniejszość na przykład,
albo mieć bardzo szczególne pojęcie na temat społeczeństwa, czy na temat wartości, które to społeczeństwo powinno wyznawać, ale oni też są częścią tego społeczeństwa, no chyba, że mamy do czynienia z jakąś, jak to się czasami mówi, władzą obcą zupełnie, prawda? Czyli na przykład przywódcami, którzy pochodzą z zupełnie innej kultury, ale to się zdarza rzadko, chociaż też może się zdarzyć. W tym miejscu chciałbym jeszcze jednym powiedzieć, mianowicie we współczesnej socjologii często dokonuje się, zresztą podobnie jak w filozofii, w innych naukach, takiego podziału na sferę publiczną, sferę prywatną. I mówi się, że prawo może dość dobrze kształtować sferę publiczną. Jest ustrój polityczny, różne rodzaje instytucji państwowych, samorządowych, które regulują życie obywateli. To wszystko, co dotyczy spraw wspólnych. Natomiast bardzo trudno jest prawu kształtować sferę prywatną. Stąd na przykład prawo rodzinne być może być skuteczne w rozstrzyganiu sporów, na przykład w przypadku rozwodów czy sporów o prawa do wychowania dzieci, to z trudem może zmieniać postawy w sferze życia rodzinnego. To oddziaływanie jest dużo trudniejsze niż w przypadku kształtowania, powiedzmy, postaw obywatelskich. Tak przynajmniej się zakłada. Ale czy tak rzeczywiście jest, nie jest to do końca rozstrzygnięte. Ale można założyć, że z dużym prawdopodobieństwem, że rzeczywiście te wszystkie kwestie, które dotyczą naszych prywatnych spraw, dużo trudniej jest zmieniać poprzez prawo, a także zmiany prawa, które dotyczą naszego życia prywatnego, są dużo bardziej krytycznie często oceniane przez obywateli, którzy na zmiany dotyczące prawa rodzinnego są dużo bardziej wrażliwi. To dotyczy każdego. Pójdźmy dalej. Jakiego rodzaju warunki musi spełnić prawo, aby było skuteczne, aby oddziaływanie prawne rzeczywiście mogło odnieść skutek zamierzony przez prawodawcę. Tutaj socjologia prawa obfituje w wiele interesujących tekstów. Ja odniosę się do tych najbardziej znanych, czy wręcz klasycznych. Pierwszym takim tekstem był bez wątpienia wspomniany przeze mnie tekst Petra Rzyckiego o polityce cywilnej, który stanowił aneks do Die Lehre vom Einkommen. Później Petr Rzycki rozwijał swoje idee, ale równolegle w Stanach Zjednoczonych powstał także bardzo interesujący i dużo bardziej, powiedziałbym, zwięzły tekst autorstwa Roscoe Pounda, także jednego z prekursorów socjologii prawa, pod tytułem The Limits of Effective Legal Action. Jest to klasyczny tekst z roku 1917, w którym Pound pisze o właśnie podstawowych warunkach udanej zmiany legislacyjnej, która ma na celu zmianę społeczną. I formułuje właśnie kilka takich warunków. Pierwszym jest to, aby prawo dotyczyło, bo chodzi tu o pewne założenie, by dotyczyło naszego zewnętrznie obserwowalnego zachowania, a nie tego, co myślimy, tego, co wyznajemy. Stąd Pound z pewnym sceptycyzmem podchodzi do prawa, które na przykład stanowi sankcje wobec obrazu uczuć religijnych, powiedzmy. Czy w ogóle wobec czegoś, co nie jest zewnętrznie obserwowalnym zachowaniem. Bo w ogóle samo posługiwanie się takimi pojęciami właśnie jak uczucia, prawda, w prawie powoduje, że prawo dotyka czegoś, co jest trudne do stwierdzenia i do udowodnienia. Bo jak udowodnić, że czyjeś uczucia na przykład zostały obrażone? Jest to problem, o którym często mówi się w Polsce w kontekście właśnie prawa karzącego za obrazę uczuć religijnych. Tak więc tutaj pojawia się w ogóle głębszy problem, mianowicie czym jest dowód. Prawo powinno operować tylko na takiej materii, czy w takich sferach, w których można coś udowodnić. Dowód prawny, trzeba przy tym podkreślić, jest czymś innym niż dowód naukowy.
Naukowiec może sobie pozwolić na to, żeby prowadzić badania aż do skutku, aż będzie przekonany, że oto ma dowód, że coś stwierdził w postaci jakiegoś eksperymentu, chociaż to nigdy nie jest oczywiście możliwe, no ale badania, poszukiwania, tworzenie hipotez to jest proces niekończący się. Właściwie nigdy nie ma końca i często to poszukiwanie dowodu jest całą zabawą naukowca. Zupełnie inaczej jest z prawnikiem. On musi szybko podjąć decyzję. To jest często ważniejsze niż posiadanie ostatecznego dowodu. O tym, że prawo nie kieruje się ideą dowodu naukowego, tylko ma swoją własną koncepcję dowodu, świadczy tak zwana zasada prawdy formalnej, która konkuruje z zasadą prawdy materialnej. Zasada prawdy materialnej mówi, że należy, że sędzia powinien stwierdzić, jak naprawdę jest, czy jak naprawdę było. Zasada prawdy formalnej, która generalnie obowiązuje w procesach cywilnych zwłaszcza, w karnych nie zawsze, w postępowaniu karnym często zasada prawdy materialnej przeważa, ale w procesach cywilnych, czyli w większości procesów, zasada prawdy formalnej mówi, że sędzia ma się opierać po prostu na tym, co strony mu prezentują. On nie wnika, jak było naprawdę, tylko decyduje na podstawie tego, co przedstawiają i jak przedstawiają strony. Jeżeli któraś strona jest bardziej wiarygodna, to wygrywa proces, nieważne jak było. Sędzia odnosi się do tego, co ma przed sobą, że tak powiem, w pewnym uproszczeniu oczywiście. Drugi warunek, który musi spełniać dobre ustawodawstwo według Pounda, to istnienie, że tak powiem, aparatu przymusu, który jest w stanie wyegzekwować przepisy prawa. To jest element, który, jak pamiętamy, był bardzo istotny dla Maxa Webera, który zawarł ten warunek wręcz w swojej definicji prawa. Na istnienie aparatu przymusu, bez którego prawo byłoby tylko jakimś tam skrawkiem albo i górą papierów. Więc żeby prawo nie było tylko papierowe, musi istnieć jakaś grupa ludzi, którzy zajmą się jego wyegzekwowaniem. Zajmą się jego implementacją, mówiąc inaczej. Według Roscoe Pounda to jest niezwykle istotny warunek, bez którego nie ma co mówić w ogóle o szansach skuteczności prawa. Nie ma co liczyć na to, że my obywatele gdzieś tam sobie przeczytamy, że ktoś czegoś od nas oczekuje i właśnie tak będziemy postępować. Gdy mowa o tym aparacie państwowym koniecznym do implementacji prawa, trzeba wspomnieć o jeszcze jednym, no co także w swoim artykule zwracał uwagę Roscoe Pound, mianowicie, że do tego, aby prawo było efektywne, nie wystarczy sam aparat państwowy, czy aparat, który z punktu widzenia samego prawa powinien się zajmować jego egzekucją. Ci bezpośredni adresaci norm prawnych, aby powiedzieć za Hartem, lecz także wielu innych obywateli. Na przykład prawo karne w dużej mierze nie mogłoby funkcjonować, gdyby nie ludzie, którzy donoszą o tym, że gdzieś popełniono jakieś przestępstwo. Co prawda przestępstwa ze skargi prywatnej nie stanowią w żadnym razie większości przestępstw, jak to było na przykład w niektórych państwach starożytnych, o których wcześniej mówiłem, ale bez informacji ze strony obywateli zapewne państwo, policja, prokuratura nie mogłaby w ogóle odnotowywać przestępstw, ani w ogóle zajmować się ich wykrywaniem czy zwalczaniem. Ale podobnie w prawie cywilnym nie byłoby przecież realnie działającego prawa cywilnego, gdyby ludzie nie zawierali umów, gdyby nie wnosili pozwów do sądu, gdyby nie mieli poczucia też,
że to coś daje, że dzięki temu mogą liczyć na przykład na odszkodowanie, że mogą liczyć na zadośćuczynienie, że w jakiś sposób mogą inaczej ułożyć sobie relacje z tym, z kim są w sporze. Ta szansa na jakiś pozytywny efekt jest niezwykle istotnym elementem. Jest jakby tą sankcją pozytywną, która powinna istnieć, aby prawo mogło społeczeństwo kształtować, aby mogło w ogóle w nim realnie działać. A więc Roscoe Pound zwraca uwagę na ten niezwykle istotny warunek, który można by było jeszcze rozszerzać zapewne. Trzeci warunek, o którym pisze Pound, to ograniczenie się ustawodawcy w swoich ambicjach i powstrzymanie się od prób regulowania kwestii, zagadnień, sfer życia, których ustawodawca nie jest w stanie uregulować, które nie leżą w jego gestii. Chodzi tu w szczególności o na przykład właśnie prawo rodzinne, tak przynajmniej wydawało się Poundowi. Pamiętajmy, że napisał swój artykuł w 1917 roku. Uważał wtedy, że tak zwane welfare state czy welfare policy to są przejawy ingerowania państwa w sferę prywatną, niejako z motywowane tym, aby zastępować rodzinę. Jemu się wydawało, że welfare state jest próbą zastąpienia przez państwo rodziny i że nie może się to powieść, że państwo nie może zastąpić rodziny, że regulacja prawna nie może zastąpić spontanicznie kształtujących się zwyczajów rodzinnych, a troska państwa nigdy nie będzie równoważna trosce rodziców o dzieci, dajmy na to. Pod tym względem niewątpliwie miał rację, choć pewnie źle rozumiał funkcję prawa rodzinnego. Można jednak zadać bardzo interesujące pytania na podstawie tego, co pisał Pound w odniesieniu do prawa w ogólności. Można mianowicie zapytać, czy prawo często rzeczywiście nie próbuje tworzyć zakazów i nakazów, które okazują się nieskuteczne, ponieważ dotyczą kwestii, których się uregulować nie da. Chodzi tutaj w szczególności o prawodawstwo motywowane ideologicznie, czy też motywowane taką tendencją, aby symbolicznie uregulować pewne kwestie. Ja już wspominałem tutaj o kwestii aborcji, która może być takim przykładem, ale są też inne. Chodzi w szczególności o tak zwane przestępstwa bez ofiar. Prawo ingeruje wtedy w działania obywateli nie po to, aby zapobiec krzywdzie, którą te działania mogą komuś innemu wyrządzić, ale aby zapobiec niejako krzywdzie, którą obywatel sam sobie może wyrządzić. Albo krzywdzie, którą może wyrządzić sobie czy innemu, mimo że ten inny wyraził zgodę na tę krzywdę. Domyślną przynajmniej, czy domniemaną. A więc kiedy zakazuje się na przykład stosunków homoseksualnych, kiedyś prawo zakazywało stosunków homoseksualnych, no tutaj mamy właśnie przypadek przestępstwa bez ofiary, jeśli obie strony zgodnie, prawda, wchodzą w takie relacje homoseksualne. Albo prawo, które zakazuje palenia marihuany, czy zakazuje picia alkoholu. Oczywiście picie alkoholu jest szkodliwe. Tutaj nie chcę tego podważać i ja odradzam picie wszystkim państwu. Natomiast pytanie, czy prawo powinno tego zakazywać, jeśli ktoś po prostu sam sobie szkodzi, a nie komuś innemu. Przecież każdy jest wolny, więc może robić to, co mu się podoba. Jeśli szkodzi tylko sobie, no to co innym do tego? Czy prawodawca powinien się tym interesować? Albo czy powinien się interesować tym, że ktoś przegląda czasopisma pornograficzne, albo że zajmuje się hazardem, prawda? Czy to w ogóle powinno być materią prawodawstwa? I tutaj takim przykładem sztandarowym jest oczywiście prohibicja w USA.
w latach 20. i na początku lat 30. Została zniesiona w 1932 roku. Wprowadzono ją poprzez 18. poprawkę do Konstytucji i była ona takim, powiedziałbym, sztandarowym przykładem nieudanego prawa z punktu widzenia braku efektów zamierzonych. Zresztą powstała na ten temat świetna książka Andrew Sinclaira, właśnie na temat prohibicji, w której dobrze opisane zostały przyczyny porażki. I te przyczyny porażki są taką lekcją dla wszystkich innych prawodawców od tamtego czasu. Każdy prawodawca powinien przestudiować przypadek prohibicji w USA, aby zdać sobie sprawę, czego nie powinien robić, albo co może pójść nie tak. Chciałbym tutaj tylko powiedzieć, że kary za produkcję, transport, sprzedaż alkoholu w tamtym czasie w USA były drakońskie. Te wszystkie działania groziły ogromne grzywny, 5 lat więzienia, ale także odebranie samochodów, którymi się transportował alkohol, odebranie także nieruchomości, budynków, w których się ten alkohol produkowało. I rzeczywiście zarekwirowano bardzo mnóstwo sprzętu, samochodów, domów. Ukarano mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi znalazło się w więzieniach, masowe aresztowania. Jednak to wszystko nie zmieniło zwiększającej się konsumpcji alkoholu. W roku bodajże 1922 skazano za te czyny, o których wspomniałem, chyba 35 tysięcy ludzi, a już w roku 1932 ponad 61 tysięcy ludzi. A zatem prawo nie przyniosło zamierzonego efektu. Ta konsumpcja alkoholu, jak wspomniałem, rosła. I to rosła zwłaszcza w wyższych warstwach społecznych, wśród ludzi, którzy reprezentowali właśnie biznes, którzy pełnili jakieś ważne funkcje społeczne, mieszkańcy miast. W tych właśnie kręgach szczególnie to picie alkoholu wcale się nie zmniejszało, a właśnie zwiększało. Co było przyczyną? Otóż analiz było sporo, ale istnieje dość duża zgoda co do tego, że taką najbardziej oczywistą przyczyną był brak dostatecznego właśnie aparatu państwowego, który byłby w stanie kontrolować produkcję, dystrybucję alkoholu. Państwo nie dysponowało tak dużym aparatem jak grupy przestępcze, które wręcz powstawały jak grzyby po deszczu w tamtym czasie, aby tym procederem się zajmować i były doskonale zorganizowane. Istnieją jednak także głębsze przyczyny w ogóle samego pojawienia się prohibicji w USA. Tą podstawową przyczyną był rodzaj ascetycznej etyki, którą wyznawała i wyznaje pewnie duża część amerykańskiego społeczeństwa, ale właśnie nie tego miejskiego, tylko raczej tego społeczeństwa środkowego zachodu, społeczeństwa rolniczego, które przywiązane do tradycyjnych wartości chciało niejako narzucić ascetyczny styl życia, protestancką etykę także ludności miejskiej, która w dużo większej mierze była zorientowana na miłe spędzanie wolnego czasu, odstresowywanie się w klubach, salonach i różnych innych miejscach. Ta jakby próba narzucenia etyki przez jedną część społeczeństwa, innej części społeczeństwa, ta swoista wojna kulturowa, która znalazła swój wyraz w prawie, przyniosła właśnie skutek odwrotny do zamierzonego. Tam bowiem, gdzie prawo stara się uregulować kwestie napięć kulturowych, tam gdzie próbuje rozstrzygać wojny kulturowe, tam zwykle staje się ono przeciwskuteczne. I na to zwracano uwagę. Takie podziały, jak ówczesny podział społeczeństwa amerykańskiego, nie są niczym nadzwyczajnym.
Również współczesne społeczeństwo amerykańskie, jak pisała choćby Early Hochschild, jest również bardzo podzielone. Ba, nasze polskie społeczeństwo jest bardzo podzielone. Nie będę dalej może w tej chwili się wgłębiał w ten temat, ale pewnie Państwo sami mogą wyciągnąć szereg wniosków na podstawie tego, co tutaj mówię. A teraz chciałbym wspomnieć o kolejnym autorze, który zapisał się w historii właśnie rozważań nad zagadnieniem efektywnej zmiany społecznej poprzez prawo. To Jehezkel Dror z jego słynnym tekstem z 1959 roku pod tytułem Law and Social Change. I w tym właśnie tekście Dror zwraca uwagę na to, że prawo może oddziaływać na społeczeństwo na dwa sposoby. Po pierwsze bezpośrednio, po drugie pośrednio. Według Drora oddziaływanie bezpośrednie jest z reguły nieskuteczne. Właśnie wtedy, kiedy prawo na przykład czegoś zakazuje, czy coś nakazuje i kiedy prawodawca się wydaje, że w ten sposób coś tam osiągnie, albo że przynajmniej będzie mógł się pochwalić jakąś taką symboliczną zmianą. Zakazałem aborcji na przykład, tak? I powie, no, realizuje jakiś tam program ideowy. Natomiast drugi rodzaj oddziaływania to jest oddziaływanie pośrednie. A więc za pomocą pewnych instytucji, na przykład, które prawo kształtuje. Prawo może kształtować instytucje szkoły albo uniwersytetu. Regulować to, kto może uczyć w tych instytucjach, czego się uczy w tych instytucjach. Te instytucje wtedy mogą oddziaływać, prawda, na dzieci, na młodzież, na studentów. Można też tworzyć nowe instytucje, które są wyspecjalizowane w osiąganiu pewnych celów, realizacji pewnych zadań, prawda? Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, które się zajmuje bardzo pożyteczną działalnością, ma krzewić pamięć o Solidarności, wydaje książki, organizuje różne działania kulturalne, także zajmuje się uczeniem młodych ludzi, organizowaniem spotkań młodych ludzi z dawnymi liderami Solidarności. I te wszystkie działania są bardzo korzystne. Takich instytucji jest oczywiście dużo. Ja mówię o takiej, która jest nam bliska, mamy ją w Gdańsku. Oczywiście prawo kształtuje cały szereg takich instytucji, nie wszystkie są może jednakowo sprawne, ale mają na pewno swój wpływ na zmianę społeczną, chociaż to nie bezpośrednio prawo wpływa na zmianę społeczną, tylko właśnie te instytucje. Takie tworzenie instytucji zadaniowych spotykało się właśnie w latach 80. i 90. z krytyką. Zwracano uwagę na to, że państwo w ten sposób bardzo podraża swoje funkcjonowanie, że takie instytucje dużo kosztują, trzeba opłacać ich pracowników, trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy na coś, co nie ma konkretnego ani przewidywalnego skutku. Była to krytyka, która narodziła się na fali tak zwanego neoliberalizmu, niezależnie od tego, co to oznacza. W ogóle takie ogólne pojęcia typu neoliberalizm trzeba z pewną ostrożnością traktować. Ale załóżmy, że była to krytyka słuszna. W zamian zaproponowano coś, co się nazywało New Public Management. Mówię tu w pewnym skrócie, uproszczeniu. Polegało to na tym, że instytucje publiczne miały działać na takich quasi-rynkowych zasadach. To wszystko, co się w nich działo, co w nich robiono, miało być mierzalne. Powstawały różne quasi-waluty, za pomocą których wynagradzano, prawda, pracowników tych instytucji. Ten kult mierzalności, kult efektywności
miał jednak także swoje wady i w tej chwili raczej odchodzi się od New Public Management, zwraca się uwagę na to, że na przykład w służbie zdrowia czy w edukacji nie wszystko daje się zmierzyć, nie wszystko daje się ująć w kategoriach efektywności i że nie da się zastąpić po prostu wzajemnego zaufania ludzi do siebie i pewnej kultury działalności publicznej, charakterystycznej dla danej sfery. Nie da się jakby wszystkiego zekonomizować, poddać reżimowi pieniądza. Nie da się do końca zmierzyć tego, w jakim stopniu lekarz rzeczywiście troszczy się o pacjenta, ani zmierzyć tego, jak dobrze naukowiec prowadzi badania. Są to w dużej mierze rzeczy niemierzalne. Ale zostawmy New Public Management, to jest raczej problematyka teorii zarządzania, ekonomii, w mniejszym stopniu socjologii, a zwłaszcza socjologii prawa. Jehezkel Dror w każdym razie zwraca uwagę, że zmiany społeczne prawo może osiągać właśnie przede wszystkim na drodze pośredniej. Więc kształtując instytucje, tworząc instytucje albo przypisując nowe zadania pracownikom instytucji już funkcjonujących. Kolejnym ważnym tekstem dotyczącym omawianego tematu był artykuł Williama Ivana z roku 1965 zatytułowany Law as an Instrument of Social Change. Ivan, w tamtych latach jeden z najbardziej znanych socjologów prawa, sformułował kilka warunków, które niejako uzupełniały te, które wcześniej wymieniali właśnie Petrażycki, Pound czy Dror, warunków skuteczności prawa. Były one oczywiście także dosyć ogólnie sformułowane, ale oparte na badaniach empirycznych, głównie innych autorów, ale także na obserwacjach samego Ivana. Pierwszy warunek według Ivana, najważniejszy, to autorytet tego, kto prawo tworzy, autorytet źródła prawa. Ten autorytet wynika przede wszystkim z legitymizacji samego prawodawcy, a więc z tego, że jest on wybrany w demokratycznych wyborach, zwłaszcza parlamentarzyści cieszą się taką legitymizacją, która oznacza, że są oni reprezentantami różnych poglądów istniejących w społeczeństwie, różnych grup interesów i poprzez wyważanie tych interesów, ucieranie wspólnego stanowiska, tworzą prawo, które reprezentuje niejako suwerena, a więc naród. Ta legitymizacja demokratycznej władzy powoduje, że prawo cieszy się autorytetem. Jest to kluczowe, wynika to z natury państwa demokratycznego. Niemniej autorytetem cieszą się oczywiście także w mniejszym stopniu, ale również rozporządzenia egzekutywy, która to egzekutywa ma swoje umocowanie polityczne w ustroju demokratycznym, także demokratyczne i jest w stanie z racji swojej funkcji swoje decyzje przeprowadzać. Wreszcie po trzecie, autorytetem cieszą się także sądy. No nie tylko, czy może w mniejszej, dużo mierze ze względu na swoje demokratyczne pochodzenie, ponieważ w większości krajów nie mają takiego demokratycznego mandatu, ale ze względu na swój profesjonalizm, kontrolę instancyjną, o czym będę jeszcze mówił na innych wykładach, i ze względu na ciągłość orzecznictwa. To, że orzecznictwo musi się cechować pewnymi walorami racjonalności, której często wbrew pozorom brakować może samemu ustawodawstwu. Sędziowie często muszą nieco korygować błędy popełniane przez ustawodawcę. W praktyce przynajmniej, choć w teorii nie powinno tak być. O tym, czy oczywiście sądy cieszą się legitymizacją, będę mówił kiedy indziej, ponieważ jest to bardzo złożony temat, ale generalnie można powiedzieć, za
Taylorem, słynnym badaczem tak zwanej legitymizacji proceduralnej sądów, że sprawiedliwość proceduralna, więc jakby bezstronność sędziów w rozstrzyganiu sporu, to, że spór uregulowany jest drobiazgową procedurą, powoduje, że może on być postrzegany, że procedura może być postrzegana jako sprawiedliwa i bezstronna decyzja cieszy się także uznaniem obywateli. Znaczy, są oni gotowi uznać decyzję niezależnie od tego, czy będzie dla nich korzystna, czy nie. Na tym polega w gruncie rzeczy legitymizacja sądu. A więc pierwszy warunek prawa to autorytet. Autorytet ustawodawcy, autorytet egzekutywy, autorytet sądu. Drugi warunek, który wymienia William Ivan, to ciągłość prawa. Nowe prawo nie powinno być czymś zupełnie zaskakującym, zupełnie nieznanym, tylko powinno w jakiś sposób nawiązywać do czegoś, co już istniało wcześniej. Nawet jeśli prawo wprowadza zmianę, często nawet dużą zmianę, to powinno się odwoływać do jakichś wartości, które w społeczeństwie już istnieją. Jeśli na przykład w Stanach Zjednoczonych wprowadzono prawa antydyskryminacyjne czy desegregacyjne w latach 60., no to one coś istotnego zmieniały w społeczeństwie, wręcz w kulturze tego społeczeństwa, ale z drugiej strony odwoływały się do pewnych istotnych wartości kulturowych, na przykład do generalnej wartości równości obywateli, do wolności, do pewnych pojęć, które były zakorzenione w amerykańskiej kulturze. Oczywiście, aby doszło do pojawienia się praw antydyskryminacyjnych, czy desegregacji w postaci przede wszystkim słynnego wyroku właśnie sądowego Brown versus Board of Education of Topeka w roku 1963, aby w ogóle doszło do tego, musiała się odbyć pewna społeczna debata, coś w rodzaju właśnie takiej kulturowej wojny o to, co oznacza wolność i równość. Te pojęcia są dość ogólne, one mogą być odnoszone do różnych grup, mogą oznaczać bardzo różne konkretne zachowania i z jednej strony można mówić, że segregacja jest wolnością, ale inni argumentowali, że tylko dla jednych, a nie dla drugich. A więc to, czy wolność należy się wszystkim, czy należy ją uniwersalistycznie traktować, to co dzisiaj może się wydawać oczywiste, nie musiało być tak oczywiste właśnie jeszcze przed desegregacją. O tych kwestiach, takich dyskusjach dotyczących najistotniejszych pojęć, które występują w prawie i o tym, jak one są interpretowane, pisał m.in. socjolog amerykański Jeffrey Alexander w swojej książce pod tytułem The Civil Sphere z roku 2006. Także gorąco polecam wszystkim, którzy interesują się tym, jak debaty wokół pewnych pojęć, pewne dyskursy na temat właśnie obywatelskości wpływają na kształt prawa. Ale zostawmy te kwestie. Przejdźmy do trzeciego warunku skuteczności prawa według Williama Ivana. Jest nim mianowicie to, że obywatele muszą wiedzieć, co robić. Prawo musi być na tyle precyzyjne i na tyle jasne, aby było wiadomo, w jaki sposób je wykonać. Więc musi się cechować pewną pragmatyką, jak to się mówi. Musi pokazywać pewien wzorzec działania, pewien model. Musi być wiadomo, o co w nim chodzi. Jeśli tego nie wiadomo, albo jeśli prawo jest sprzeczne wewnętrznie, to nie ma szans raczej na to, aby było skuteczne. Kolejna ważna kwestia to jest element czasu. Prawo powinno dawać oczywiście, jeśli wprowadza coś nowego, czas na to, aby się do niego dostosować, ale z drugiej strony, według Ivana, to vacatio legis, jak to się mówi, powinno być jak najkrótsze. Prawo powinno wprowadzać zmiany jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, bowiem według Ivana, jeśli ten okres na dostosowanie się, na wprowadzenie nowego prawa jest zbyt długi, to jego szanse na skuteczność maleją. Jest to zakontrowersyjna,
ponieważ można powiedzieć, że zaskoczenie nie wpływa dobrze na szansę właśnie zmiany, ale z drugiej strony właśnie zbyt długi okres przejściowy może powodować wątpliwości, czy zmiana jest konieczna, może sprawiać, że przyzwyczajenie się do jakiegoś stanu pośredniego, częściowego przeważa nad ostatecznym celem, które prawo formułuje. Następny warunek, już warunek piąty, sformułowany przez Iwana, mówi, że sam aparat egzekwujący prawo, implementujący prawo, powinien być przekonany co do jego słuszności, co do szans powodzenia tego prawa. To jest to, o czym mówiłem już w pewnym stopniu na przykładzie prohibicji amerykańskiej. Jeśli nie ma wystarczających sił, a jeśli te siły na dodatek nie są przekonane co do tego, czy warto prawo egzekwować, to nie ma raczej szans na to, aby ono było skuteczne. Warunek kolejny, szósty, mówi, że prawo powinno oprócz sankcji negatywnych posiadać także sankcje pozytywne. Powinno nie tylko karać za jego łamanie, ale powinno też zachęcać do jego stosowania, do jego przestrzegania. Bardzo trudno jest się posługiwać samymi sankcjami negatywnymi, jeśli chce się, aby prawo było przestrzegane. Jest to punkt, który rozwinął w swoich pracach inny socjolog William Muir, który zwracał uwagę na to, że jeśli się czegoś zakazuje, to często rzeczywiście zachowanie zakazane przestaje być widoczne w społeczeństwie, ale postawy często ambiwalentne wobec danego przepisu pozostają. Ludzie mogą czegoś nie robić, ale nadal mogą nie być do końca przekonani, czy to zakazane działanie rzeczywiście jest niesłuszne. Prawo może więc w ten sposób ukrywać rzeczywiste postawy. I w pewnym momencie może się okazać, że te postawy, no, gdzieś tam w nieoczekiwanym momencie zaczną się znowu przejawiać. Wybucha jakiś sprzeciw wobec obowiązującego prawa, wtedy, kiedy jest to być może najmniej spodziewane przez rządzących. Poza tym prawo, które jedynie czegoś zakazuje, no powoduje, że może narastać opór wobec zakazu. I jeżeli obywatele nie widzą sensu w przestrzeganiu prawa, to po jakimś czasie może ich frustracja rosnąć. Kolejny warunek, ostatni już warunek, który sformułował Iwan, mówi, że prawo musi dawać jakąś rekompensatę tym, którzy są poszkodowani przez jego nieprzestrzeganie. A więc są też motywowani do tego, aby nieprzestrzeganie tego prawa raportować tym, którzy to prawo mają egzekwować. Jeśli więc ktoś na przykład poniesie szkodę, to aby był skłonny korzystać z artykułu kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że szkoda, że ten, kto właśnie szkody dokonał, jest zobowiązany do jej naprawienia. To są podstawowe kwestie, które w gruncie rzeczy stanowią doprecyzowanie warunków sformułowanych już przez Roscoe Pounda. Warto tu zwrócić uwagę, że prawo w bardzo różny sposób podchodzi do tego egzekwowania właśnie swoich norm. Z jednej strony może to być po prostu zachęcanie obywateli poprzez dawanie im możliwości podpisania określonego rodzaju umów. Jakby pozostawione to jest ich woli. Może to być tak, że prawo wprowadza jakieś sankcje, które jednak nie dochodzą do skutku, jeśli nie upomną się o to sami obywatele, ale może też bezpośrednio czegoś zakazywać bądź nakazywać, wyznaczając sankcje za nieprzestrzeganie normy. Może też po prostu tylko coś deklarować,
albo może właśnie powoływać instytucję, która zajmuje się realizowaniem określonych celów. Te formy tutaj mogą być bardzo różne. Bardzo dobrze opisał to na początku lat 70. Robert Summers, różnicując właśnie te typy oddziaływania państwa ze względu na to, jakby w czyich rękach są sankcje za przestrzeganie czy nieprzestrzeganie prawa. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o interesującej koncepcji, która narodziła się w Polsce, która dotyczy właśnie skuteczności prawa, czy też tego, co musi mieć na względzie ustawodawca, prawodawca, kiedy tworzy nowe prawo. Jest to koncepcja, której autorem jest Adam Podgórecki, znany w świecie polski socjolog prawa, który starał się twórczo rozwijać ideę Leona Petrażyckiego. Nie był jego bezpośrednim uczniem, ale należał do tradycji, którą Petrażycki rozpoczął i rozwijał tę tradycję w kierunku właśnie instrumentalnego rozumienia prawa. Prawa jako pewnego narzędzia socjotechniki, narzędzia zmiany społecznej. Rozwijał tę swoją koncepcję w różnych pracach. Pokazywał też przykłady, z tego był zresztą bardzo znany i tym zasłynął, przykłady prawa nieefektywnego. Te przykłady czerpał zwłaszcza z praktyki polskiej, z praktyki państwa PRL-u, które właśnie pod wieloma względami było nieskuteczne w różnych próbach przemiany społeczeństwa, stworzenia, prawda, socjalizmu. Tego socjalizmu nie udawało się zbudować nie tylko ze względu na błędne założenia, prawda, błędną koncepcję antropologiczną, ale także ze względu na niewłaściwie dobierane środki, złe ustawodawstwo. To właśnie świetnie punktował Podgórecki. To, na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę, czy o czym chciałbym powiedzieć, co chciałbym przypomnieć, co wydaje mi się cenne w koncepcji Podgóreckiego, to jego idea trójfazowego oddziaływania prawa, czy też hipoteza trójfazowego oddziaływania prawa, tak się to określa najczęściej w literaturze. I ta koncepcja mówi, że ustawodawca, tworząc przepisy prawa, powinien mieć na względzie to, że prawo to jakby przechodzi przez takie trzy filtry, zanim wywoła pewien efekt w postaci zachowania człowieka. Po pierwsze, takim filtrem jest sam ustrój państwowy. Ten ustrój, czy porządek, w ramach którego dany przepis funkcjonuje, może zmieniać znaczenie tego przepisu. Na przykład ktoś może stworzyć przepis mówiący, że należy przestrzegać ustroju państwa, że należy jakby szanować ustrój danego państwa, nie przeciwstawiać się ustrojowi danego państwa. Ale jeśli ustrój się zmieni, to ten przepis nabierze zupełnie nowego znaczenia. Zresztą Podgórecki pokazuje, że przepis taki funkcjonował w II Rzeczypospolitej, ale później w okresie PRL-u nabrał zupełnie nowego znaczenia, no bo oznaczał, że należy szanować ustrój Polski Ludowej, a nie Polski przedwojennej, który to ustrój był inny, chociaż też miał swoje różne niedobre strony. Po drugie, trzeba mieć na względzie, że oprócz tego, że ustrój nadaje pewne znaczenie przepisom prawa, to nadaje je też subkultura prawna, czyli jakby ta grupa, w której ten przepis ma funkcjonować. Podgórecki pisał zresztą o czymś takim jak brudne wspólnoty, czyli taki rodzaj grup społecznych, w których stosunek do prawa jest instrumentalny, w którym wzgląd na własne interesy każe się wzajemnie kryć i wykorzystywać prawo wyłącznie właśnie dla tych własnych interesów. Istnieje bardzo wiele różnych subkultur prawnych, które cechują się swoistymi postawami wobec prawa. Mogą to być postawy legalistyczne, ale mogą to być postawy też, nazwijmy je, anarchistycznymi czy antylegalistycznymi. To zależy od tego, czy są to subkultury raczej młodzieżowe, czy są to raczej ludzie starsi, czy są to ludzie, którzy są w jakiś sposób związani z
aparatem danego państwa, czy też są od niego mocno zdystansowani. To, jakiego rodzaju grupie zawodowej mówimy, są grupy, które raczej są z natury legalistyczne, są takie, które są właśnie zdystansowane do prawa. Za subkultura prawna ma bardzo duże znaczenie. I po trzecie, oczywiście tym filtrem jest także osobowość człowieka. Są różni ludzie. Jedni chętnie przestrzegają prawa, inni traktują to tylko jako bezsensowną przeszkodę, prawda? Albo co do zasady lubią prawa łamać na przykład. Więc tych postaw mamy wiele. Podgórecki zresztą zajmował się także w swojej twórczości różnymi postawami wobec prawa. Wyróżniał wiele typów postaw i starał się dojść do tego, z czego to zróżnicowanie postaw wobec prawa wynika. Dostrzegał na przykład, że może ono wynikać ze sposobu wychowania, z tego, czy reprezentuje się raczej autorytarne, czy raczej, nazwijmy to, liberalne podejście do państwa i do społeczeństwa. Badania Podgórskiego są niezwykle wartościowe. Gorąco polecam pracę tego autora, jego dorobek. Jest to jedna z najważniejszych postaci polskiej socjologii prawa, właśnie po Leonie Petrażyckim, tej socjologii prawa już powojennej. Jego trójelementowa czy trójfazowa hipoteza działania prawa niewątpliwie zasługuje także na uwagę i jeśli ktoś z Państwa chciałby być prawodawcą, to niewątpliwie powinien mieć na uwadze, że prawo, które będą Państwo tworzyli, powinno spełnić te wszystkie warunki, które, powtórzę jeszcze, sformułowali Petrażycki, Pound, Dror, Iwan i Podgórecki, ale także bardzo wielu innych autorów, o których ze względu na brak czasu tutaj nie będę raczej już mówił. Na koniec chciałbym o jeszcze jednej rzeczy bardzo krótko powiedzieć, mianowicie o tym, że dla socjologii prawa istotne jest nie tylko to, że prawo musi spełnić pewne warunki, aby wywołać pożądaną zmianę społeczną, ale również ciekawe jest to, że zmiana społeczna wpływa na prawo, nie zawsze w sposób dla samych prawodawców czy prawników widoczny. To jest być może jeszcze ciekawsze, ale o tym tutaj szczerze nie będę mówił. Wrócimy do tego w takim czy innym stopniu na kolejnych spotkaniach. To ja chciałbym tylko zasygnalizować ten problem. Austriacki socjolog Karl Renner świetnie to opisał na przykładzie prawa własności. Prawo to niby istnieje od wieków, niby ma takie samo znaczenie, to znaczy jest to nieograniczone w swej treści prawo do rzeczy, czy tam do innych dóbr, już tutaj nie wchodźmy w to w tej chwili, ale funkcje tego prawa zmieniają się w zależności od ustroju gospodarczego. Zmiany technologiczne, zmiany polityczne, zmiany w szczególności gospodarcze powodują, że czymś zupełnie innym jest własność w starożytnym Rzymie, a czymś innym własność we współczesnych społeczeństwach kapitalistycznych, gdzie istnieją ogromne korporacje, które wykorzystują na wielką skalę pracę ludzi, czerpiąc z tego zyski. To jest czymś innym była własność w Stanach Zjednoczonych, prawda, końca XVIII wieku, a czymś zupełnie innym w współczesnych Stanach Zjednoczonych. Te funkcje się zmieniają. Czymś innym jest pojęcie własności w odniesieniu do dóbr materialnych, a czymś innym prawo własności intelektualnej. Jest to własność już tylko z nazwy, ale jego znaczenie własności jest zupełnie inne. Jest to już prawo terminowe. Jest to prawo, które nie mówi o własności intelektualnej, prawo, które nie wyklucza niewłaścicieli z używania rzeczy w odróżnieniu od tego, co mówi prawo własności rzeczy materialnych. No i także inne są skutki tego prawa. Ono raczej nie sprzyja konkurencji, jak się powszechnie dzisiaj uważa, ale ją ogranicza. Tworzy pewne monopole. Ta kwestia zmiany znaczenia prawa, wpływu zmiany społecznej, zmiany technologicznej na prawo
jest bardzo interesująca. Chciałbym, żeby także o tym Państwo pamiętali. Wpływ technologii na prawo jest ogromny. Na przykład to, że pojawiły się w pewnym momencie komputery, że pojawił się internet, ogromnie zmieniło prawo. I to nie tylko jest tak, że zmiana technologiczna na przykład przyspiesza rozwój prawa, które się natychmiast do tego dostosowuje, ale może być też tak, że prawo nie nadąża za tą zmianą. Że stara się za nią nadążyć, ale jest to bardzo trudne. Dajmy na to, mamy system ePUAP i jeśli złoży się podanie w systemie ePUAP, to także odpowiedź na to powinna być złożona w systemie ePUAP, ale w wielu instytucjach ten system nie działa. Nie ma ludzi, którzy wiedzą, jak to funkcjonuje i dlatego niektórzy mogą wykorzystywać ten fakt. Tutaj świat jakby prawa często nie nadąża za technologiami, a jeszcze ludzie często nie nadążają za prawem. Dlatego mamy taką sytuację, że na przykład w bardzo wielu kwestiach dałoby się załatwiać różne sprawy elektronicznie, ale ciągle jeszcze równolegle funkcjonują tradycyjne dokumenty, podpisy i tak dalej. To jest coś, o czym wszyscy Państwo wiedzą. Jest to przykład tego, że prawo może nie nadążać za zmianą społeczną, ale może też spowalniać zmianę społeczną. O tym się często nie mówi. Mówi się o tym, że prawo jest instrumentem zmiany, prawda? Że za pomocą prawa można kształtować społeczeństwo, ale może być też tak, że to prawo właśnie powoduje, że społeczeństwo nie może się rozwinąć, że ono tkwi w pewnych sztywnych ramach. To, że na przykład szkoła funkcjonuje w taki sposób, że mamy lekcje po 45 minut, siedzimy w ławkach i tak dalej. W wielu sferach życia społecznego jest tak, że żyjemy zgodnie z pewnymi sztywnymi normami. Moglibyśmy inaczej. Tej prawo jakby zdaje się nas ograniczać. Stare normy zdają się powodować, że my nie możemy rozwinąć naszego kreatywnego potencjału. Także tą nie tak do końca radosną refleksją, w końcu czasy też nie są radosne, chciałbym dzisiejsze spotkanie zakończyć i zapraszam Państwa na kolejne. Do widzenia.